Witajcie na kolejnej Berei. Krzysztof już jakiś czas temu prosił mnie, żebym zrobił wykłady z listu Jakuba. Chcę wam powiedzieć, że tym listem się zajmuję od wielu lat. Po raz pierwszy tak naprawdę głęboko sięgnąłem do niego w 2014 roku, a w 2015 miałem z niego po raz pierwszy wykłady na obozie. Co to był za obóz? Nina, 2015 dla młodzieży w Zawiszynie chyba, tak? Dobrze. Jeśli mnie ktoś nie zna, to ja się nazywam Marek Handrysik. Jestem z tutejszego zboru pańskiego, ze Świętochłowic. Chciałbym ten list wam wyłożyć według tego, jak sam go rozumiem. Chociaż samodzielnie studiowałem go przez wiele lat, to jednak tuż przed tymi wykładami, ostatnie dwa dni zajrzałem również do komentarzy do dwóch Maców, czyli Mac Artura i McDonalda, i jakby sprawdziłem, czy moje rozumienie się pokrywa z tym, co panowie ogólnie uznawani za autorytety uznają. No więc w części się pokrywa, w części się nie pokrywa. Będę wam mniej więcej mówić, w czym się pokrywa, w czym się nie pokrywa. Aczkolwiek to, co jest najważniejsze dla nas, to nie są autorytety ludzkie, tak? Tylko Słowo Boże. I spróbujemy skupić się właśnie na tym Słowie Bożym, który jest zawarty w liście Jakuba. Zanim jednak zacznę, pozwólcie, że pomodlę się o Boże błogosławieństwo. Panie Boże, chcemy oddać Ci ten wspólny czas i studium Słowa. Prosimy Cię, Panie, abyś był z nami, byś otwierał nasze serca, byś docierał z Twoim zasiewem do naszego wnętrza, tak abyśmy, Panie, mogli przynieść owoc, owoc miły Tobie, owoc potrzebny w Twoim Kościele. Panie Boże, na Twoją chwałę. Panie, dodaj nam też mocy poprzez Twojego Ducha Świętego, którym natchnione jest Twoje Słowo, abyśmy potrafili nie tylko przeglądać się w Twoim Słowie, ale znaleźć też dla Niego zastosowanie i abyśmy mieli moc, aby w tym, co zrozumiemy, abyśmy mogli w tym chodzić. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, list Jakuba... List Jakuba powstał prawdopodobnie pomiędzy 44 a 49 rokiem po Chrystusie. Wiemy, że powstał na skutek rozproszenia chrześcijan żydowskiego pochodzenia. No więc jest pytanie, czy było to rozproszenie po prześladowaniach, które wybuchły po przemówieniu Szczepana i były napędzane przez Saula z Tarsu, czy były to prześladowania późniejsze z rozdziału 8, a może z 12. Tak czy owak, w każdym z tych przypadków jest mowa o rozproszeniu kościoła żydowskiego. Zwracam też uwagę, że nie było jeszcze w tamtym czasie żadnego odniesienia do chrześcijan pogańskiego pochodzenia i w liście Jakuba takiego odniesienia nie znajdziemy. W ogóle autor nie odnosi się do chrześcijan pochodzenia pogańskiego, co prawdopodobnie no możemy wnioskować na podstawie dziejów apostolskich, co prawdopodobnie lokuje czas powstania listu przed rozpatrzeniem przez Kościół Jerozolimski kwestii zachowania się wobec pogan w kwestii zakonu mojżeszowego. Mowa jest o nawróconych poganach, w tym, w czym również brał udział Jakub i będziemy o tym mówić. Tak więc najprawdopodobniej przed tak zwanym pierwszym soborem jerozolimskim został napisany ten list. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że w całym liście nie ma w ogóle odniesień do żadnych nawróconych pogan i po drugie dlatego, że nie ma absolutnie żadnego wspomnienia o tym wydarzeniu, które było tak bardzo ważne, jak przyjęcie do kościoła
chrześcijan, którzy są nawróconymi poganami. Zwracam uwagę, że adresatem są bracia. Bracia, tak się zwraca wielokrotnie Jakub do adresatów listu, mówiąc do nich, bracia moi. Bracia moi. Wiemy, że Żydzi tytułowali siebie nawzajem braćmi. Wiemy jednak, że istniała od początku powstania Kościoła, istniała bardzo duża różnica pomiędzy braterstwem, pomiędzy chrześcijanami, no a takim ogólnym braterstwem narodowym, które funkcjonowało pośród Żydów. Stąd traktuje się, że list jest kierowany do chrześcijan. Z tym, że pamiętajmy, że zgodnie z tym, co Pan Jezus mówił, pośród chrześcijan, pośród tych, którzy biorą udział w nabożeństwach i którzy identyfikowani są jako chrześcijanie, znajdują się osoby zarówno odrodzone duchowo, jak też i te nieodrodzone. I zawsze tak było i wiemy, że tak będzie aż do końca świata, a próba sztucznego odcedzania tego zawsze jest skazana na klęskę. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że kiedy Jakub mówi bracia moi, to zwraca się do tych, którzy są identyfikowani jako chrześcijanie, ale niekoniecznie są osobami odrodzonymi z ducha. Kolejna rzecz. Rozproszenie, lecz brak prześladowań z zewnątrz. To jest bardzo istotna rzecz, żeby zrozumieć tą sytuację. Było prześladowanie. Chrześcijanie z Jerozolimy się rozproszyli, dotarli do różnych miejsc ówczesnego Imperium Rzymskiego i tam nie doznawali prześladowań. Ten list w żaden sposób nie wspomina o prześladowaniach czy o doświadczeniach z zewnątrz. Aha, jeszcze powiem, to co wam dałem, to jest przekład z bizantyjskich manuskryptów i zrobiłem go tak, żebyście se notować mogli. Także śmiało, każdy z was długopis dostał, więc zachęcam was do prowadzenia notatek. Rozproszenie na skutek prześladowań, ale brak prześladowań z zewnątrz. Pod tym względem ich stan, w którym żyją adresaci listów, bardzo przypomina naszą obecną sytuację w naszym kraju. Co prawda gdzieś tam bracia są prześladowani w krajach Bliskiego Wschodu czy Dalekiego Wschodu, ale my w tej chwili żyjemy w pewnego rodzaju komforcie. Nie doświadczamy prześladowań z powodu wiary, nie doświadczamy żadnych jakichś negatywnych skutków, no może czasami, ale nie są to jakieś sprawy dotyczące życia bądź śmierci, tak? Są to jakieś może niedogodności w pracy, może tak, ale nie są to jakieś rzeczy duże. List zawiera bardzo niewiele teorii. Niewiele w nim znajdziemy tak zwanej teologii wysokiej, w cudzysłowiu. Niewiele nawet znajdziemy tej teologii podstawowej. Znajdziemy natomiast pewne proste stwierdzenia i zastosowanie ich w życiu. To nie znaczy bynajmniej, że ten list jest prymitywny, chcę wam powiedzieć. Wręcz odwrotnie, ten list jest bardzo wyrafinowanym pismem. Kochani, zawiera on w swojej treści dużo odwołań do przyrody. Gdybyśmy je chcieli liczyć, to będzie ich ze 20. Zaczyna się, jak wiecie, od fali. I za chwilę będziemy o falach mówić, ale nie obawiajcie się, że żeglugi morskiej uczyć was nie zamierzam. Chcę tylko powtórzyć za Jakubem coś, co o tych falach wszyscy wiemy, tak? Dużo jest odwołań do przyrody. Wreszcie 40 aż odwołań jest do Starego Testamentu wprost i 20 do kazania na górze, w którym Pan Jezus wymienia, czy też jakby to powiedzieć, doprecyzowuje, na czym polega prawo mojżeszowe. I chcę wam powiedzieć, że często, znaczy to nie jest moje spostrzeżenie, to policzył, nie wiem, któryś z Maców, albo MacArthur, albo MacDonald, odpisałem to od niego, nie liczyłem osobiście. Jeśli chcecie, możecie liczyć, miłej zabawy, zawsze każda praca z tekstem pisma jest dobra.
kazanie na górze. Wiecie, ja kiedy byłem młodym chrześcijaninem, to kiedy przeczytałem po raz pierwszy słowa prawo wolności, czy też zakon wolności, bo korzystałem z Biblii brytyjskiej jako młody chrześcijanin, to pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to jest: na pewno chodzi o kazanie na górze. I wiecie, że nie. Kazanie na górze to nie jest prawo wolności. Będziemy o tym mówili, czym ono jest. Teraz tak, jak mówiłem, jest to list bardzo wyrafinowany. W Nowym Testamencie jest to, jeśli chodzi o język grecki, jest to najwyższy poziom języka. Jakub dysponował niezwykłym talentem językowym i nie zawahał się go użyć, pisząc list. Pisząc list, no, mówi się, że list Jakuba należy do listów powszechnych, czyli należy do, jakby, że grupą odbiorców jest cały Kościół. Ja się z tym nie do końca zgadzam, to znaczy tak, na pewno tak jest w jakimś sensie. Natomiast myślę, że pierwotną sytuację, w której ten list napisany został, odkryjemy w czasie jego studiowania i ona jest dość specyficzna. Nie zawsze występująca w historii Kościoła. I myślę, że jednak w pierwszym zamierzeniu list był skierowany do konkretnego zboru w konkretnej sytuacji. Co nie znaczy, że nie ma zastosowania dla nas dzisiaj, tu i teraz. Patrzę, czy jest... Nie ma, dobra. Wreszcie Jakub, brat pański, jest autorem, to jest przyrodni brat Pana Jezusa, syn Józefa i Marii, najstarszy z braci. Ja nie będę się w tej chwili zajmować udowodnianiem tego, ponieważ na stronie zboru brat Paweł Szewczyk w 2013 roku tego dowiódł. Jeśli ktoś jest tym bardzo zainteresowany, to wystarczy, że na stronie zboru w wyszukiwarkę wpisze Jakub, brat pański. I znajdzie wykład prawie 60-minutowy dotyczący tej właśnie kwestii, no bo tam jest, wiecie, no katolicy ze względu na kult Marii i jej rzekome dziewictwo uważają, że no to nie mógł być brat pański, w związku z tym no różne rzeczy przedstawiają w sposób taki, że wychodzi, że to Jakub Mniejszy, który umarł przed napisaniem tego listu, zabity został, albo któryś jeszcze inny z Jakubów, tak? W każdym razie ja osobiście stoję na stanowisku takim jak brat Paweł Szewczyk i przeanalizowałem wówczas to jego rozumowanie i wydało mi się więcej niż prawdopodobne, wydało mi się na 100% słuszne. Jeśli byście tym byli zainteresowani, to jest to na stronie zboru. Niestety nie mogę omówić absolutnie wszystkiego, bo zająłbym wam bardzo dużo czasu. W związku z tym tej kwestii dzisiaj nie poruszę. Możecie mi uwierzyć, możecie posłuchać tego wykładu, albo możecie się nie zgadzać ze mną. To są te trzy możliwości. W każdym razie ja wam niczego nie chcę narzucać w żaden sposób. Posłuchajcie, przekonajcie się sami. Kochani, kim był Jakub, brat pański? Spróbujemy prześledzić jego życiorys, dlatego że on sam jest postacią niezwykle interesującą. Zacznijmy więc od tego, gdzie jest przedstawiony jako młodzieniec. Chciałbym, żebyście nadążali za mną swoimi Bibliami, żebyśmy otwarli Mateusza 13:55. Zapytują odnośnie Pana Jezusa, który opowiadał podobieństwa. Zapytują, czyż to nie jest syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? Jakub wymieniony jest na pierwszym miejscu. Tu jest jeszcze młody,
był młodszy od Pana Jezusa Chrystusa, jest tu wymieniony jako syn Marii. I oczywiście próbuje się udowadniać, że to nie był syn, tylko to był kuzyn i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jeśli nie ma jasnego wskazania w Piśmie Świętym, żeby jakieś słowo rozumiane miało być w sposób drugorzędny, to należy rozumieć je w sposób pierwszorzędny. Jeśli słowo brat pada w Piśmie Świętym, to jeśli nie ma jakiejś wskazówki, że to jest kuzyn, to trzeba to rozumieć jako brat. Chyba że jakaś wskazówka jest. Jeśli jest jakaś wskazówka, jest ona wskazówką biblijną, a nie pozabiblijną, a taką jest kult Marii, to powinniśmy przyjąć podstawowe znaczenie tego słowa. Ja mam taki swój ulubiony przykład takiego zdania. Jeśli na przykład ktoś powie, że komtur krzyżacki siedział na zamku w Malborku, to co oznacza wyraz siedział w tym zdaniu? No, przebywał, tak? A jeszcze coś? Nie, na pewno nie. W tym przypadku, jeśli to jest zamek w Malborku, to nie ma mowy, że był uwięziony. Właśnie. Ale to jest dobry przykład. Co to słowo nie może znaczyć? Jeśli wiemy, czym był Malbork, no to wiemy, że nie mógł być uwięziony. Siedział, czyli mieszkał po prostu, tak? No jeśli ktoś postanowi zinterpretować te słowa w sposób taki, że komtur krzyżacki to jest jakieś tam określenie kogoś i on, wiecie, odwrotnie założył spodnie i kiedy usiadł na ławce w mieście Malbork, to zamek błyskawiczny ugniatał go w odwrotną stronę ciała. Jak myślicie, czy taka interpretacja jest dopuszczalna? To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że interpretacja prosta, czyli sposób, w jaki przyjmujemy słowa z Pisma Świętego, jest bardzo ważny. Bo wiecie, wszystko można wykręcić w różnoraki sposób, przyjmując drugorzędne znaczenia słów tam, gdzie nie jest to dopuszczalne. Albo nie przyjmując okoliczności, w jakich dane zdanie pada, i przyjmując na przykład jakiekolwiek znaczenie słowa, które nam pasuje. Właśnie to czynią katolicy wtedy, kiedy przyjmują kult Marii jako prawdę, prawdę, której podporządkować musi się Biblia, bo taka jest prawda. To jest bardzo ważne. Ok. Jakub jako młodzieniec. Jedźmy dalej. Jan 7,5. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Żeby nie było cienia wątpliwości, w czasie, gdy Pan Jezus Chrystus pełnił swoją służbę, Jakub, brat pański, nie wierzył w niego. Nie wierzył w niego. Marek, trzeci rozdział, 3. Marek, trzeci rozdział, to jest bardzo ważny moment. 3:21-22. A krewni, gdy o tym słyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Jacy to są krewni? No to możemy, odwracając stronę, możemy się przekonać. Wtedy przyszli matka, 31 werset. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem posłali po niego i kazali go zawołać. I Pan Jezus symbolicznie odcina się od swojej matki, od swoich braci, mówiąc, kto jest jego prawdziwą matką i jego prawdziwymi braćmi, to są ci, którzy słuchają jego słowa. To był bardzo przykry moment w życiu naszego Pana.
Dlaczego rodzina sądziła, że oszalał? I tutaj chciałbym zacząć od psalmu 69, w którym Dawid w proroczy sposób mówi o naszym Panu. Pan Jezus Chrystus przez Ducha Świętego mówi ustami Dawida. Bo to dla Ciebie, mowa jest o Bogu, znoszę hańbę. Wstyd okrywa oblicze moje. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Żeby nie było cienia wątpliwości, to byli synowie matki. Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie. Pamiętacie, w jakich okolicznościach Pan Jezus, o Panu Jezusie powiedziane jest, że gorliwość o dom Twój pożera mnie. Tak jest. A Jakub był znany jeszcze po nawróceniu jako Jakub Sprawiedliwy, jako tzadik. Ktoś, kto co do zakonu jest beznagany. To teraz pomyślcie sobie, jak on potraktował taką straszną rzecz, jak wyrzucenie przekupniów ze świątyni. Jak to musiało wyglądać w jego oczach? Jak Pan Jezus wyglądał w jego oczach wtedy, kiedy to zrobił? Świątynia pańska to jest, wiecie? Świątynia pańska. A on tu zrobił bicz ze sznura, którym był przepasany i pognał ich. Mówi, gdyż napisane jest, żarliwość o dom Twój pożera mnie. To możecie zrozumieć, w tym momencie możemy zrozumieć moment, w którym absolutnie serce Jakuba odwróciło się od Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że nastąpiło to przy tym wydarzeniu. Mówi o tym w sposób proroczy psalm 69. Jeszcze Jana 2,17. I w Rzymian 15,3 też wspomniał Paweł. Tak? Tak. Urągania. Ale czy tam jest o Jakubie? Nie, ale mówię o tym w słowie, nie? Cytat 2,17. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom Twój pożera mnie. No to jest właśnie o tym wypędzeniu, to powiedziałem wam z pamięci, to jest tu u Jana. I Dzieje 1,20. Napisano bowiem w księdze psalmów, niechaj siedziba jego zostanie pusta i niech nikt nie mieszka w niej. I to jest cytat z psalmu 69, z tego, którego cytowaliśmy. I to jest mowa o Judaszu. Żeby nie było cienia wątpliwości, psalm jest psalmem mesjanicznym. A król Dawid, który go pisał, w żaden sposób nie doświadczył nienawiści czy odwrócenia się od niego i jego własnych braci. To musi być prorocze i musi dotyczyć Pana Jezusa. Marek 3, 31-35. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu, oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im, któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekli, oto matka, i rzekł, oto matka i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Czy jego rodzina w tym momencie czyni wolę Bożą? Skoro Pan Jezus odcina się od nich, jego rodzina w tym momencie nie czyni woli Bożej.
jego matka i jego bracia. Jak już mówiliśmy, przyszli, aby go pochwycić. Jan 19:25. I stały pod krzyżem Jezusa. Matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Uczeń, który miłował, to jest oczywiście Jan. Jak myślicie, dlaczego nie było pod krzyżem braci Pana Jezusa? Wstydzili się Go. Wstydzili się Go. Tak, tak naprawdę Go odtrącili. A zaczęło się to od tego, kiedy powywracał stoły w świątyni. Był dla nich nie do przyjęcia. Dla nich pobożnych Żydów, powszechnie szanowanych, Jakub Sprawiedliwy był szanowany przed swoim nawróceniem przez wszystkich i również później przez wszystkich był szanowany ze względu na niezwykłą pobożność swoją, aczkolwiek w tym momencie go pod krzyżem nie ma. Ten fakt jest używany przez zwolenników kultu Marii jako dowód na to, że Jakub w istocie nie był bratem, tylko był dalszym krewnym Pana Jezusa. Dowód co najmniej słaby, biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie fakty, że nie wierzył w Niego, że Go odtrącił, tak? Że próbował Go wraz z innymi krewnymi pochwycić, bo myśleli, że oszalał. Dowód co najmniej słaby. Jest to ewidentny dowód natomiast na to, no bo przecież kuzyn też mógł być pod krzyżem, tak? Że Jakub całkowicie odwrócił się od swojego starszego, przyrodniego brata. Nawrócenie Jakuba, brata pańskiego, to jest piękna historia i mamy ją w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. Przepraszam, mi się Rzymian otworzył. Piętnasty rozdział. Będę czytał od pierwszego. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podaję wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism, i że ukazał się. I teraz są wymienione osoby, którym się ukazał. Uwaga. Kefasowi, to jest Piotr. Potem 12. Zwróćcie uwagę, że jest mowa o 12. Po zmartwychwstaniu ukazał się 12. To kto był tym 12? Maciej, słusznie, dobra. Już nie muszę wam tłumaczyć, okej. Dobra. Potem okazał się więcej niż 500 braciom naraz, których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. I teraz uwaga, 7 wiersz jest decydujący. Potem ukazał się Jakubowi. Nie mamy opisanego tego zdarzenia, ale musiało to być zdarzenie na tyle potężne, że wstrząsnęło jego życiem. Myślę, że mogło to przypominać to, co przeżył apostoł Paweł w drodze do Damaszku. Ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Tak na marginesie zwróćcie uwagę, że wszyscy apostołowie są rozróżnieni od 12 w tym tekście. To tak do rozmyśleń. Czemu? A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Uwaga, w końcu i po wszystkich. To jest bardzo ważne twierdzenie. Bo jeśli ktoś dziś twierdzi,
że ukazał mu się Pan Jezus, to trzeba mu zacytować ten właśnie werset. W końcu i po wszystkich Pan Jezus ukazał się Pawłowi. Tak więc tutaj mamy krótko opisane nawrócenie. Moim zdaniem jest to moment, w którym późniejszy apostoł, bo on też jest określony mianem apostoła, Jakub, doznaje spotkania ze swoim bratem, które to spotkanie już zmartwychwstają, które to spotkanie przemienia całkowicie jego życie. Wiemy, że był już w górnej izbie w dniu zesłania Ducha Świętego, więc to musiało nastąpić w tym okresie pomiędzy w niebo wstąpieniem a zesłaniem Ducha. Rola Jakuba w Kościele jest niezwykle interesująca. Rola Jakuba w Kościele. Dzieje 12:17. To jest Paweł. Paweł się zwraca do ludzi, którzy sytuacja ma jest w Piotr, przepraszam. Piotr ucieka z więzienia i wiecie, ta cała rodę nie otwiera mu drzwi, bo myśli, że to jest duch. No i Piotr kołatał dalej i w 17. Dawszy im znak, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł: powiadomcie o tym Jakuba i braci. Jakub jest wymieniony jako już ktoś szczególny. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. 15:13. Gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział i jest przemówienie Jakuba, który jest decydującym głosem w sporze odnośnie tego, co uczynić z nawróconymi na chrześcijaństwo poganami w kwestii prawa mojżeszowego. Głos Jakuba jest decydujący. My do tego głosu wrócimy jeszcze. Natomiast zwracają uwagę bibliści, że styl tej wypowiedzi jest bardzo zbliżony do tego, w jakim stylu napisany jest list Jakuba. Jest to jedna z poszlak pokazujących autorstwo tego listu. 21:18. Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożyli im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. Wyłożył. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile to teraz tysięcy Żydów i co? Namawiają go do ślubów oczyszczenia, tak? I no jak wiemy, w efekcie tego Paweł trafia do więzienia. W każdym razie widzimy, że Jakub, brat pański, był w gronie starszych zboru jerozolimskiego. Galacjan 1:19. Paweł apostoł mówi, myślę, że o tym spotkaniu właśnie, o którym właśnie czytaliśmy: a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Jakub wymieniony jest jako apostoł, ale uwaga, nie jako apostoł jeden z 12, tylko jako apostoł z tego szerszego grona. Wszystkim apostołom, a potem Jakubowi, tak? Jakubowi wszystkim tam, no nieważne. Jakub jest nazwany apostołem dlaczego? Z tego powodu, że widział osobiście zmartwychwstałego Pana. A głównym zadaniem, które apostołowie mieli, to było
świadczenie o zmartwychwstaniu Pańskim. To jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli, z tego powodu, że od niektórych chrześcijan w dzisiejszych czasach usłyszeć możemy, jakoby Bóg odnawiał służbę apostolską. Wybaczcie, ale nie, nie jest to możliwe. Z tego powodu, że ostatnim, który widział zmartwychwstałego Pana, był Paweł. A żeby być apostołem, trzeba było być świadkiem zmartwychwstania. Ja o tym mówiłem przy innej okazji, nie pamiętam teraz jakiej. Mówiłem o apostolstwie, pisałem też na ten temat. Krótko tylko, dlaczego nazwany jest apostołem? Dlatego, że widział zmartwychwstałego Pana. (Kluzny) 2:9 i 2:12, ten sam list. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, i teraz uwaga, którzy są uważani za filary. Popatrzcie, jak ważną postacią był Jakub. Jakub, Kefas, czyli Piotr i Jan, którzy uważani są za filary. Podali mnie i Barnabę prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. I jeszcze 2:12. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jest mowa o Piotrze, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Czyli środowisko Jakuba było środowiskiem żydowskim, gdzie bardzo rygorystycznie przestrzegano przepisów prawa mojżeszowego. Aczkolwiek, jeśli przeanalizujemy jego przemówienie z Dziejów Apostolskich, to dowiemy się, że bynajmniej Jakub nie optował za tym, żeby prawo mojżeszowe narzucać nawróconym poganom. Bardzo ważne określenie. Określenie, od którego zaczyna się list Jakuba. Jakub, sługa, tam jest dulos, niewolnik. Niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne określenie. Dlatego, że Jakub przeszedł w swoim życiu pewną drogę. Od swojej młodości poprzez zakwestionowanie, odrzucenie, nie wiem, uważanie, że Pan Jezus oszalał, aż do spotkania zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, doszedł od swojej własnej sprawiedliwości, którą reprezentował, która była nienaganna w oczach ludzi, do bycia sługą. Jakub Sprawiedliwy, Hegezyb o nim pisze, według historii Kościoła został zabity w roku 62. Według tego opisu był sądzony i w jakiś sposób dał do zrozumienia, że chciałby wystąpić i przeciwstawić się jakoby chrześcijaństwu. No i został postawiony w takim bardzo wysokim miejscu, gdzieś tam w świątyni, na jakimś murze czy na innym tym. No i kiedy otworzył usta, to zaczął głosić Pana Jezusa Chrystusa i upamiętanie dla tych wszystkich. W związku z tym zrzucili go stamtąd, pogruchotał się, bardzo mocno połamał, spadając, ale żył. Wówczas ludzie zaczęli go kamieniować, ale jeszcze nie umarł. W efekcie przyszedł ktoś, nie wiadomo dokładnie kto, prawdopodobnie jeden ze sług kapłańskich i dobił go pałką. Taka była śmierć. Według historii Kościoła, w Biblii tego opisanego już nie znajdziemy. Aczkolwiek, no, być może jest to prawda, tak? Oficjalna wersja przynajmniej tak mówi, że Jakub Sprawiedliwy był męczennikiem i zmarł w taki właśnie sposób. Kochani, w związku z tym mam kilka pytań. Jakub, brat pański, był bratem Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsze, czy jesteś dumny ze swojego pochodzenia? Może, wiecie, może twoja rodzina jest jakaś ważna. Do tej pory na przykład
tam moi krewni dopatrują się pewnych rysów podobieństwa w moim wnuku do kogoś tam, kto jest bardzo, bardzo znany, czy jakkolwiek, bo to jest takie nobilitujące dla nich, wiecie, pochodzić od jakiegoś, nie wiem, Fryderyka Wielkiego, dajmy na to, tak? To byłoby takie nobilitujące, wiecie, rodziny angielskie, ale teraz nie pamiętam, która z tych rodzin, bo tam są dwie takie, te główne, te królewskie, oni próbują dowodzić tego, że pochodzą od Jezusa Chrystusa, jakoby tym tak zwanym świętym graalem miała być Maria Magdalena i ona urodziła jego syna i oni właśnie pochodzą od tego syna. Rozumiecie, Jakub naprawdę był bratem pańskim. To jest bardzo ważne, Jakub był naprawdę bratem pańskim, był synem Marii. I zwróćcie uwagę, nawet nie wspomniał o tym. Powiedzcie, jak jest to bardzo uczące, że nie znamy już nikogo według ciała, jeśli nawet znaliśmy. Tak? Druga rzecz. A może jesteś dumny z tego, że nie zachowujesz się jak inni? Jakub naprawdę był pod każdym względem godzien naśladowania. Był bez zarzutu. Ludzie patrzyli na niego i mówili: Jakub sprawiedliwy. Ten, który postępuje właściwie. A jednak podobnie jak apostoł Paweł, wszystko uznał za śmiecie. Prawda? I nazywa siebie niewolnikiem swojego brata. Ale nawet nie nazywa go bratem, tylko panem. Albo może z tego jesteś dumny, że nie cudzołożysz. No bo to jest takie nobilitujące. W dzisiejszych czasach, wiecie, tam na dworze Sodoma i Gomora, a my tu tak wiernie, prawda, jako chrześcijanie. Wiecie, ta kwestia tego cudzołóstwa będzie poruszona jeszcze w liście. Ja bym chciał, żebyśmy zapamiętali to, jeśli jesteśmy z tego dumni. Oczywiście dobrze jest nie cudzołożyć, żeby nie było cienia wątpliwości. Ale czy to jest powód, dla którego możemy czuć się wyjątkowo? To jest pytanie. I chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Jakub na pewno pod tym względem bardzo dobrze żył. A może ze swoich talentów jesteśmy dumni? Wiecie, no, kto jak kto, ale no, tu przynajmniej nikt na gitarze nie gra tak dobrze jak ja, tak? No ale Nina pewno niedługo będzie grała lepiej ode mnie. Może już gra. Słuchajcie, to jest dość ważne, żebyśmy to zrozumieli, dlatego że my mamy tendencję, żeby być dumny ze swoich talentów. Jakub miał niezwykły talent językowy. I popatrzcie, do czego go użył. Użył go do służby Bożej. Do czego używamy naszych talentów? Oczywiście częściowo musimy użyć ich do zarabiania pieniędzy, bo tak jest skonstruowany ten świat i umrzemy z głodu, tak? Ale pamiętajmy o tym, że nasze talenty pochodzą od Pana. To Bóg dał nam nasze talenty. Myśmy się z nimi urodzili. One są wrodzone. A propos wrodzoności, też jeszcze będzie później. Wrodzone talenty mamy, ale one są darami od Boga. Zechciejmy więc używać je na chwałę Bożą. Kochani, jeśli te wszystkie rzeczy, które wywnioskowaliśmy tylko z historii Jakuba, jeśli będziemy je mieli i nie będziemy sługami Pana Jezusa, to one będą jedynie przyczyną naszej zguby. Naszej zguby, ponieważ spowodują pychę, spowodują uplątanie się, spowodują tak naprawdę potknięcie się naszych nóg. Dobra. Proponuję przerwę. Ile? 10 minut? 10 minut przerwy. Po przerwie zaczniemy studiować tekst. Dziękuję Wam za uwagę.